Witajcie, drodzy kochani. Chciałem wam w dzisiejszym programie powiedzieć o roślinach, które dają nam ochronę przed wszelkiego rodzaju negatywnymi wibracjami, energiami. A więc do tych roślin zaliczę właśnie tutaj rozmaryn. To jest właśnie ta roślina, możecie państwo zobaczyć. To właśnie jest na moim balkonie, ta roślina tutaj. Rozmaryn świeży. Jak również do tych roślin zaliczam rudę. To jest właśnie ta roślinka, która chroni przed wszelkiego rodzaju duchami, wszelkiego rodzaju energiami negatywnymi. Właśnie mam tutaj na oknie w moim pokoju. To jest właśnie ta roślina. I ja proponuję państwu zaopatrzenie się albo w rozmaryn, który właśnie można kupić w jakimś sklepie takim z roślinami. W Polsce myślę, że takie sklepy są i gdzie ten rozmaryn można by zakupić i mieć po prostu w swoim domu na oknie, w swoim pokoju, gdzie śpimy, lub również zaopatrzyć się w rudę, która jest rośliną dostępną i można taką roślinę zakupić w jakimś miejscu, gdzie są różne rośliny, w jakiejś kwiaciarni czy w jakimś miejscu, gdzie te rośliny są hodowane. Tutaj u nas w Hiszpanii mamy odpowiednie miejsca, się nazywają vivero. I jadąc do vivero po prostu możemy zakupić sobie czy rudę, czy możemy zakupić sobie właśnie rozmaryn świeży i kultywować go normalnie w doniczkach. Ponieważ ten rozmaryn, on promieniuje na plus 30, ma bardzo pozytywne promieniowanie. Można nawet z niego robić herbatę, można go popijać, ponieważ on jest bardzo zdrowy, a szczególnie na przeziębienia, da proporcje bardzo pozytywnej energii. Ja polecam państwu też na przykład robienie herbaty właśnie z rozmarynu i dodać łyżeczkę miodu i cytrynę. Jest to bardzo niepowtarzalny smak, bardzo dobry smak i jest bardzo dobra na przeziębienie, antybakteryjna herbata, bardzo zdrowa. Także naprawdę polecam państwu stosowanie właśnie rozmarynu. Jeszcze raz pokażę, jak wygląda rozmaryn. To jest właśnie ten rozmaryn tutaj, który mamy przed sobą. I jak również stosowanie rudy jako rośliny ochronnej przed duchami, osoby, które mają problemy z jakimiś, że nie mogą spać, że się źle czują w swoim pokoju, no to właśnie ruda jest tą rośliną, która odstraszy wszelkie negatywne duchy, wszelkie negatywne wibracje z waszego pokoju. Co tu dodać? Ja od siebie dodam, że bardzo zadowolony jestem, że jestem w Hiszpanii, ponieważ jest to ogrom warzyw, ogrom roślin, które są bardzo zdrowe. Właśnie to jest jedna z nich, to jest ten rozmaryn. One tutaj rosną w naturze, w górach. Można je spotkać jadąc w Sierra Nevada, można je spotkać w górach Kontrabiesy. Przede wszystkim występują w miejscach, gdzie są przy lesie, czy na jakichś polanach tutaj w Hiszpanii. Można właśnie ten rozmaryn spotkać. Osobom, które mieszkają we Walencji, w Barcelonie, no tam właśnie w górach też się spotyka rozmaryn, także polecam serdecznie zaopatrzenie się właśnie w tą roślinę i trzymanie tej rośliny w domu, bo tak naprawdę jest to bardzo pozytywna roślina, daje nam pozytywne energie i co najlepsze, co może być, po prostu robienie herbaty z tej rośliny i picie herbaty. Dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie tutaj z Grenady i do widzenia.